poznając właśnie na początku Wojtka, nie wiedziałam, że jest piłkarzem nożnym. No i przyznałam mu się, że nie mam dobrego zdania na temat piłkarzy. W sumie na tym się skończyło, nie dyskutowaliśmy więcej na ten temat. Pewnie dlatego te początki nie były łatwe. Ja zobaczyłem Kingę zupełnie przypadkowo na hali Ruchu Chorzów, kiedy rozgrywała akurat swój mecz ligowy w barwach Piotrkowi. I prawda jest taka, że Kinga zaimponowała mi przede wszystkim swoją dyspozycją sportową. Zauważyłem, że jedna dziewczyna bardzo, bardzo dobrze sobie radzi i jakby wyrasta ponad wszystkie inne dziewczyny o jeden poziom. I w ten sposób zwróciła moją uwagę. Dopiero później zacząłem się dowiadywać, kto to jest, skąd i tak dalej. Do naszego spotkania pierwszego chyba doszło po pół roku dopiero. Także długo trwała ta nasza znajomość, taka telefoniczna, internetowa. Na początku tak, ja grałam w Piotrkowie, Wojtek w Chorzowie i często było tak, że na przykład skończyłam trening i chociaż na chwilę jechałam do niego, żeby się spotkać i tak samo Wojtek. Kinga była mocno zdeterminowała i potrafiła pokonać tą trasę Piotrków, Mikołów dosyć szybko, za szybko zdecydowanie, jak na mój gust czasami, tylko po to, żeby na drugi dzień wracać do Piotrkowa i zdążyć na trening. Pojawił się taki pomysł, że wynajmiemy mieszkanie w Częstochowie, gdzie Częstochowa była w połowie drogi do Piotrkowa i do Chorzowa. Później pojawiła się mała Amelka w brzuszku. Przeprowadziłam się do Chorzowa. Kiedy już wróciła, a bardzo szybko wróciła po urodzeniu Amelii do uprawiania sportu, umówiliśmy się w ten sposób, że ona na czas, kiedy ja jestem związany kontraktem z Ruchem, zgodzi się przyjść do słabszego zespołu, tak, jakim był wtedy Ruch Chorzów. Natomiast kiedy ja przestanę grać w piłkę, a ona dostanie jakąś propozycję zmiany barw klubowych, które bardziej, w większym stopniu zaspokoją jej ambicje, no to ja wtedy jakby oddam jej to poświęcenie, tak to nazwę, zawiązką. No i dlatego jesteśmy w Elblągu w tej chwili. Ostatnio nie chodzi na mecze, bo się strasznie denerwuje i mówi, że przynosi pecha i woli nie widzieć tego, bo tak się denerwuje siedząc na trybunach, że woli tego nie oglądać. Często łapię się na tym, że strasznie emocje mną targają, zwłaszcza jak muszę oglądać mecz przed telewizorem. Przypominam sobie ten mecz w Czechach, który decydował o tym, czy pojadą na te mistrzostwa, czy nie pojadą. Powiem szczerze, że nawet nie zauważyłem, kiedy spociłem się strasznie i nie pamiętam, kiedy tyle naklnąłem się, ile wtedy akurat mogłem, bo byłem sam. Jak krzyczysz na meczu? Baba gola. Ona bardzo często bywa na meczach. Często bywało tak, że po prostu te całe mecze przesypiała, bo była już tak zmęczona. Na początku nie dostrzegała mnie na boisku. W sumie od niedawna widzi mnie, że biegam po tym boisku, krzyczy właśnie mama gola. Jeszcze jak była malutka, to też chodziliśmy na mecze do Wojtka. I też przesypiała. Ten kij ma dwa końce, bo im dalej będą, im lepiej będą grać, dalej będą w turnieju, tym dłużej nie będzie mamy w domu, tak? I dłużej będziemy na nią czekać. Nie mam nic przeciwko temu oczywiście, żeby dopiero 21 skończył się turniej dla Polski. My z Amelią przed telewizorem będziemy zaciskać kciuki, aczkolwiek planuję krótki wyjazd na Węgry. Staram się nie rozmawiać przez telefon z córką czy na Skype'ie, bo ona to źle znosi. I niestety ja też. Zdarzają się takie dni na zgrupowania, że po prostu mam kryzys i chcę się po prostu taki dzień popłakać i... Ale tak większość dziewczyn ma, że przychodzi taki właśnie jeden dzień kryzysowy, ale potem bierzemy się w garść i dalej i pracujemy. Wojtek opowiada mi, co tam z Amelką, jak tam próbuje w jakiś sposób mi to wynagrodzić, że nie mogę właśnie, znaczy mogę z nią rozmawiać, ale nie chcę, żeby właśnie płakała i codziennie pyta o mamę. Kocham cię, kocham ciebie. Tobie dam, tobie kocham cię.